Cześć. Przyszliśmy z chatki tam troszeczkę niżej i idziemy teraz na drugą stronę, w drugą dolinę niż wczoraj, do Dzembroni, do sklepu, na zakupy po prostu, jakiś chleb, inne rzeczy. Nic ambitnego, tam i z powrotem i tak odpoczywamy dzisiaj. To miejsce, gdzie się znajdujemy, nazywa się Kosaryszcze. Jest to taka góra, grani, no niewielka i znajduje się... Z jednej strony mamy główną grań Czarnochory i to jest to tutaj, co wam pokazujemy. Ona się ciągnie od Popa Iwana przez Hoverle aż do Petrosa. Bardzo daleko, żeby ją całą przejść, przynajmniej trzeba by, myślę, iść z dwoma noclegami. A z kolei za nami, w tamtą stronę, jest pasmo Kostrzycy. A Kosaryszcze tak naprawdę, choć wydaje się dość dużym pasmem, no to jest taką małą górką pomiędzy tymi dwoma sporymi pasmami. A zatrzymaliśmy się tutaj w tym miejscu, ponieważ to jest taki kierunkowskaz. Tutaj jest napisane turystyczny prytulok. Chodzi o chatkę u Kuby, gdzie dosłownie stąd mamy 5 minut. Również obok, przechodząc obok chatki, możemy dojść do Bystreca. To jest tam, gdzie byliśmy wczoraj. Tutaj pisze, że to jest 2 godziny, 2 kilometry i niecała godzina drogi. Z kolei, idąc granią w tamtą stronę, dojdziemy do tak zwanego Czerdaka. I to jest takie miejsce już w Dolinie Czeremoszu, skąd też można podchodzić tutaj. A my, słuchajcie, tak jak... A tam są autobusy. Tam są autobusy, dokładnie. A tak jak Dorenda wspomniała, my idziemy tam w dolinę do sklepu. Tylko, że idziemy zupełnie taką własnego autorstwa ścieżką, żadnym szlakiem. Znaczy, jakaś tam huculska ścieżka, po prostu wiemy, gdzie ona jest, wiemy, jak iść. Zresztą robimy zapis tego śladu. Jakbyście kiedyś mieli ochotę, to wystarczy napisać, to możemy przesłać. Na drodze co jakiś czas są takie przełaski i one nie są dlatego, że nie można tam przejść, bo właśnie są takie schodki, tylko żeby konie i krowy i tak dalej, które się pasą tutaj, nie przechodziły. Bo inaczej by wszędzie zjadły trawy i nie byłoby gdzie zbierać siano. Mały.
Co lejesz tam? Piwo. Spragniona jesteś po trasie? Przede wszystkim Maciek jest spragniona. Na piwo. Ja też, ale wodę zapomnieliśmy wziąć. No, dotarliśmy do sklepu, jak widzicie, wzięliśmy po piwku, a tak naprawdę kupiliśmy taką butelkę. To jest piwo lwowskie i teraz się opłaca go kupować, bo ono jeszcze jest na promocji i tutaj tak naprawdę jest 1,2 litra, czyli troszkę więcej i kosztuje 30 hrywien taka butelka. No, powiem wam osobiście... 4 złote. 4 złote, czyli wychodzi za takie większe piwko około 2. 4 coś tam. No, 4 z groszami jakieś, nieważne. No, powiem wam, że te ceny, jeśli chodzi o piwo w Polsce, a w Ukrainie, no to się chyba trochę zrównały. Znaczy, nie mówię w Polsce o jakichś drogich piwach, ale no, Harnaś chyba kosztuje, jak się kupuje w promocji, 4 butelki to kosztuje 2 złote. Jakiś tam żywiec jest troszeczkę droższy. Wiadomo, że tam jakość Harnasia, Żywca, Lecha to jest wszystko to samo, wszystko z tej samej fabryki. Mi się wydaje, że tutaj mimo wszystko te piwa są troszeczkę smaczniejsze. No, tak, to piwo jest naprawdę dobre. No, także jak widzicie, mamy cały plecak zakupów. Wniesiemy do chaty, bo w sumie z Polski nic nie przywieźliśmy, bo nie było kiedy. Wzięliśmy tylko jakieś zapaski na drogę. No i zaraz z powrotem wracamy. Pogoda jest ok. Tak, słonecznie. Mosty są. Jura nam powiedział, że mostu nie ma, że do kolan trzeba będzie chodzić po wodzie. Ale były 2 mosty po drodze. W każdym razie powiem wam, że samo pójście do sklepu to już jest wycieczka. Także nawet jakbyście przyjechali kiedyś do chatki u Kuby, o chatce to jeszcze sobie pogadamy w jakimś kolejnym vlogu. Po prostu zrobimy taki rajd po chatce, pokażemy wam wszystkie zakamarki, co gdzie jest, gdzie jest toaleta, gdzie jest lodówka, której nie ma, ale jest. I takie różne tajemnice chatki wam zdradzimy. Mam nadzieję, że Jura też coś opowie od siebie. Ale nawet jakbyście tu kiedyś byli, to samo zejście do sklepu to już jest wycieczka, bo to, że zejdziecie, to jeszcze trzeba z powrotem wrócić. Tak. Bo to się zawsze kończy jakimś piwkiem, jak jeszcze jest w sklepie, ale my... U nas przynajmniej. My przynajmniej grzecznie wypijemy po jednym i pójdziemy, nie? Chyba, tak. Że Darendę złapią smaki i powie, Maciek, to dawaj jeszcze po jednym, a potem dawaj jeszcze po jednym. Nie, nie, tak nie zrobił, bo potem zabraknie kasy na inne, ważniejsze rzeczy. No, a tutaj... Takie jak chipsy na przykład. A tu nie ma gdzie wymienić. Czy jabłka. Wasze zdrowie, moi kochani widzowie. Nie zapominajcie o łapkach, subikach, komentarzach i oglądaniu oczywiście. A, tak. I oglądaniu. A, i właśnie, jak możecie, to nie oglądajcie z włączonym adblockiem. Ja wiem, że takie gadanie to jest głupie, bo sam tego nie lubię, ale wiem, że to działa, bo często po prostu to jest nasze wsparcie od was. Po prostu jak wy zobaczycie tą reklamę 30 sekund, to my na tym coś zarobimy. Także myślę, że to jest przynajmniej równy układ, prawda? Bo my pracujemy i dzięki temu, że wy zobaczycie reklamę, to YouTube za to wszystko zapłaci. Co masz? Jamek i dziurawiec. Na herbatkę? Tak. I już mamy miętę i pod chatką rośnie pokrzywa. Może coś jeszcze znajdziemy. Nie wiem, czy to pasuje do siebie, ale zobaczymy. Powolutku już wracamy. Jesteśmy blisko chatki. Idziemy grzbietem czy tam granią. Nieważne.
Kosaryszcza. Słuchajcie, co te słowa tak naprawdę oznaczają? Czarnochora, Kosaryszcze, Kostrzyca. Może spróbujemy zapytać Jury, jak dojdziemy do chatki. Jeśli będzie w nastroju, to nam może powie. To znaczy my wiemy, ale pewnie wy byście się chcieli dowiedzieć. A teraz patrzcie, obracam kamerę i dokładnie na wprost, gdzieś o tu, to jest Hoverla. To jest najwyższy szczyt całej Czarnochory. Ma 2061 metrów, jakoś tak wczoraj patrzyłem na mapie. Zawsze myślałem, że ma 2070, ale może patrzyłem na innych mapach, albo się coś zmieniło. Zapadła się, że dużo ludzi tam weszło. Może. No i tak całą Czarnochorę tutaj widać. Niestety z tego miejsca nie widać popa Iwana, ale on jest schowany tutaj za Smotryczą. Tutaj jest Włochaty Kamień. Potem jeszcze widać, ale na kamerze będzie kiepsko, Żebra i Szpyci mniej więcej. Tu gdzieś Szpyci będą. I schodząc tą ścieżką, tam widzicie Dorenda przede mną idzie, to za chwileczkę się dochodzi do chatki. To jest taki ostatni, nie wiem, 200 metrów może w dół i zaraz zobaczycie, gdzie stoi chatka. Zresztą na pewno wam to pokażę. No, dla tych, co nie wiedzą, to ja tylko jeszcze dodam, że chatka znajduje się na wysokości 1070 metrów. Jest prawie, że pod samą granią. Tutaj macie grań, tutaj obok jest też wyżka od telefonów komórkowych. Od tej grani no to jest 5 minut zejścia, czy tam 3 minuty zejścia, 5 minut podejścia. Także w pięknym miejscu jest jedna jedyna. Nie ma żadnych budynków w pobliżu więcej, takich, żeby ktoś zamieszkiwał. Zresztą chatka też jest zamieszkiwana tylko czasowo. Hej, hej, więc jeśli chodzi o te nazwy, Czarnochora, Jura nas tutaj wspomógł informacją, że chodziło głównie o to, że było tutaj bardzo dużo czarnych lasów i prawdopodobnie, no bo chora to jest góra, czarne, no to jest to samo słowo czarne, że czarne lasy, czarne góry, więc pewnie stąd się wywodzi cała nazwa Czarnochory. Natomiast jeśli chodzi o Kosaryszcze, to jest od słowa koszary, ale nie myl się z polskim słowem koszary dla żołnierzy, tylko chodzi tutaj o takie koszary dla zwierząt, czyli jest coś takiego jak staja i staja, czy staja to koszary? Nie, koszary to dla owiec. Koszary to dla owiec, czyli zabudowane płotkami takie miejsce, gdzie na noc się zamyka owce, a na dzień się je wypuszcza na pastwiska, czy tam na połoniny tutaj w Czarnochorze. A staja, bo wspomniałem też słowo staja. Staja to chyba jeszcze oprócz owiec trzymali tam krowy, no i mieszkali też pasterze czy bacowie, czyli mieli takie małe domki, bacówki, o Boże, bardziej po polsku to będzie bacówka, gdzie robili sery, mleko i przetwarzali wszystko, co pochodziło właśnie czy od krów, czy od owiec. No i jeszcze zostało nam słowo Kostrzyca, czyli tam, gdzie byliśmy u Wojtka, jego już jakby ta góra to się nazywa Kostrzyca i tutaj za bardzo nie wiemy, od czego by się to wywodziło, także może wy wiecie, to możecie napisać w komentarzu. Wczoraj nie było vloga, bo nie dostaliśmy się do internetu, więc wczorajszy vlog będzie dzisiaj. Natomiast mogę wam powiedzieć, że dzisiaj będą dwa vlogi, będzie jeszcze vlog wieczorem, a vlog wieczorem będzie, pokażemy wam tak na szybko chatkę u Kuby i jak tutaj można spędzić wolny czas. Po prostu zobaczycie to miejsce. Także do zobaczenia.
Hej.